Arktyczne powietrze napływa do Polski, przynosząc nam mroźne i chłodne akcenty. Jutro Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Skandynawii, a niżem znad zachodniej Rosji. W pasie środkowym i wschodnim pogodę psuć będzie front, a do tego napłynie do nas chłodniejsze powietrze. Jedynie zachodnia część kraju pozostanie w zasięgu atlantyckiego ciepła. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 3 do 7 stopni. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat do minus 4 stopni. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie pogodna i bez opadów. Mróz od minus 5 do minus 3 stopni. Poranek i przedpołudnie pogodne i słoneczne. Po południu nadal dominować będzie pogodna i słoneczna aura bez opadów z temperaturą od 3 stopni w Kłodzku do 6 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać. W południe wyniesie 1011 hektopaskali. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre. Kolejne dni nadal zimne, ale dość pogodne. Na zmianę cyrkulacji powietrza, czyli na ocieplenie, możemy liczyć dopiero od połowy marca. Choć i w przyszły weekend na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni. Do zobaczenia.